mniej niż 24 godziny będziesz miał. From a place of hardship to a place of ease, 'cause a place of flourish. In return, it's for a reason that I couldn't say yet. Yeah, I don't find time to debate if deserve growth, or if maybe I should preserve coping by hating you. Hej siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym strumyku z gry Farm Simulator 22. Jak widzicie w tytule, dzisiaj idziemy pomóc trochę naszemu przyjacielowi i Jorgusiowi dokładnie w robieniu kiszonki, więc mam nadzieję, że tutaj uda się wejść, ale coś mi się wydaje, że Jorguś znowu dodał małe traktorki. Przymierzają się, ale siemano. Myślę, że to może nie być związane, zrobione dokładnie tak samo. Jorguś? Jak to zrobił Intel. No. Siemaneczko, siemaneczko. Masz małe traktorki? Nie. To czemu nie mogę wejść? Brakuje ci tam jednego JCB mini ładowarki. Skąd wiesz? Bo była dodana, bo mnie też brakowało. Bo ja specjalnie dodałem, żeby tylko inteligentni mogli wejść. JCB? Jakieś ładowarki? No taka mini ładowarka. JCB jest. Znaczy w sumie on ją tylko tutaj włożył, znaczy zainstalował, żeby zrobić utrudnienie, bo tak naprawdę ona stoi oparta o bunkier, wiesz, tak. Stoi jedno... na serwisie stoi. No, jedną gąsienicą i tak. Paniak podjechał, myślał, że sobie zajrzy pod spód, a tam lita płyta. Jak tam zróweczko, pani Karolku? Dobrze, dziękuję. Dobrze, dobrze. No dziadek miał 20 się jeszcze też tutaj pojawić. Coś mu pewnie nie wypaliło. Mówił, że jak coś to wpadnie o 21, no ale czy zawracasz, czy ten? Zawracasz. Dobrze. Zawracam, bo tak mi wygodniej. Dobrze, tylko wczoraj mnie głowa bolała, a dzisiaj też mnie głowa boli. Mnie też boli głowa. Niby przytroliłem trochę po południu, żeby się zregenerować, ale pogoda prawdopodobnie taka jest. Nie, wiesz co, czego mi brakowało? Pakietu krampę jakiegoś. Krampę jest ty, a po 197 modów pobrałeś? Może któryś się źle dobrał. Napisałem ci 197 modów. Wiem. Bo krampę na bank tam był. Jeżeli to by ci brakowało tylko tego JCB. Ja miałem taki samochód. JCB nie był z Modhuba? Z Modhuba. To ja z Modhuba pobrałem tak mody. Z czwórki ruszysz każdym samochodem, tylko nie automatem. Ale zaraz zobaczę, bo już pobrałem, spokojnie. 178? Hektarów? Czy nie? Juras, siemaneczko. 179 modów, a to pole ma około 17 hektarów. O, to 17 hektarów kiszonki. S7, siemaneczko. Siemano, witam. Przydałoby się pod... O, ktoś dołączy. Cyferkowiec. Trochę sobie zrobimy fotel w dół. No, będziemy siedzieć jak w BMC, nie? Tylko zegarek mi się ładuje, nie? Zegarka. A, dobra, co mam robić? Placować. Tylko nie wiem, jak to teraz ugryziemy, bo jest nas tak nie do pary. Tak, no, czterech. Opa. No bo w sumie odłożenie na dwa zestawy wystarcza, nie? No tak, ale Karol, jak będzie kosił, to będzie... Nadążacie. No właśnie mówię, tak to... Chyba, że... Nie, to nie ja miałem. Ja bym ten... Karol, no to jest właśnie ten JCB, Karol. Na polu, Karol, na polu masz klasa... H7?
Chyba, że ja mogę ugniatać w silosie jak coś. Albo na polu numer... Masz drugi kombajn na polu 4. Jak tam, to chcę pójść pracownika i na autodrive'ie niech ci odwozi. No co wolisz, no i chcesz ugniatać, nie ma problemu. Czyli mogę robić co chcę. Masz wybór, daję ci wybór. Dobra. To ja se tutaj, bo rozumiem, że tak, masz jakąś przyczepę? Dla mnie masz, nie? Coś takiego. Siedziałeś przed chwilką w ciągniku. On jest, możesz odbierać z bara, będziemy odbierać na 3, no też nie ma problemu. Tylko potrzebowałbym uprawnień od siebie. A, przepraszam, zapomniałem, tak, już daję. Bo nie mogę Kazika do Silos Kombajnu zatrudnić, wiesz? Mhm, proszę bardzo, już masz. No to powiem wam, gniatać? Że... Będziemy robić tak, że wiecie, na spokojnie, nie? Trochę będę ugniatał, trochę będę tutaj sobie urozmaicał. Już powiedział, że mogę robić co chcę. No tak, dokładnie. Wolność tam ku swoim domku. Jak tak to zawsze jest. Umie. Na truskawki możesz iść jak chcesz. Kurde, nie mam. O. No. A czemu takie niewygodne przyczepy wziąłeś, Jorguś? Są bardzo wygodne przyczepy. Cię słabo będzie z nimi cofać. Czy masz blokadę dyszla? A ty akurat siedzisz w tym ciągniku, który jest dla mnie stworzony, bo ja go lubię i to jest moja przyczepa. Nie. To była twoja przyczepa. Przeskoczę. Może dziadek tak miał. Możliwe, że dziadek miał. Dobra, zaraz przeskoczę, tylko go postawię na boku. Na trzynastce masz ciągnik, siedziałeś w nim przedtem. Na trzynastkę sobie wskocz. Na trzynastce. Znajdę na mapie, będzie szybciej. No, poza tym przeskoczenie teraz na taki procesorek też by wymagało wymiany chłodzenia. Na coś sensowniejszego już. No, ale to twoje ten gratis jest mocne chłodzenie. No tak, ale gdybym miał przeskoczyć, no to już bym chciał wykorzystać ten procesor i by mi się pocił. U góry, to jest w sumie... Nie 13, 15? Nie ten. Na 15 jestem. No to nie ten. Jak nie ten, to teraz jest ten. Musi pan mać. No ten, na 15. No ten. A ten mój Silos Combine, gdzie on był? Na... czwórce? Na czwórce. Jaguar jest na czwórce. Dobra. Tam jest Jaguar, a ja jestem tu. Czyli tam muszę jechać. To jedziemy. Mam 10% tego faksu. No to jak zjedziesz na dół, po lewej stronie tam stoi ten... no właśnie widzę. ...czy 1800, to tam sobie... Widzę właśnie. Trzeba będzie wysiąść i się pod... tankować. Tylko bardzo blisko sobie przycof, że tak powiem, ty zapka, bo słabo łapie, wiesz? Tak musisz z boku docofać, że tak powiem, tyłu, bo słabo łapie, wiesz? Słyszysz, Karol, jak on do mnie mówi? Tak musisz z boku. Tak, wiem. Zero szacunku do pracownika, nie? W dzisiejszych czasach. Tak musisz z boku blisko zatka, dokładnie powiedziałem. No. Z boku blisko zatka, jeszcze dokładaj do pieca. Co się zgrywa? To by miało sens. Jak tam Cyber Gwiazda? Lepiej? Nie, dzisiaj też chrypi, leży, ledwo żyje. Jutro znowu do lekarza idziemy, bo tam byliśmy w poniedziałek, dostała doraźnie jakieś tam syropki, ale wiesz, była mowa, że jak nie będzie przechodzić, to żeby w środę się znowu zgłosić. Karciocha śmiga, nie? Tankuje się? No kurde, tak. Panie. No nie tankuje się. Ja dzisiaj czytałem artykuł na temat 4000 serii. No i tak spekulują, że sierpień, wrzesień mają wyjść. No bo tak planowali. Jak się wam nie tankuje, to musisz podjechać bardziej z boku. Aha. Z boku i tak jakby koło kabiny, żeby stała ta przyczepa i wtedy. Bo ja też właśnie miałem problemy.
problemy właśnie z tym tankowaniem tego cholerstwa. Zaraz zobaczymy, gdzie to jest. Nie, to ręcznie będę nosił. O, co się? O? Cholera. Jest, teraz działa. O, widzę, że zabiera, dobra, w porządku. Zasilacz daje radę. Zasilacz daje radę, bo wiesz co, oni w sklepach piszą, że wymagany jest do tej karty zasilacz 750 W. Natomiast na pudełku jest napisane, że rekomendowany jest 650 W i spokojnie wytrzyma. No to wiesz, to jest zawsze pisane, cholera wie pod jaką specyfikację, nie? Czemu nie chcesz się włączyć? Ale to w ogóle nie wiem dlaczego. Ja podejrzewam. Chodzi też o sprzedaż w sklepach. Jak sklepy napiszą, że wymagany jest 750, szukasz karty, od razu szukasz zasilacza, tak? I wymieniasz, no to będę niepotrzebnie. Bo spokojnie to, co masz, na przykład wystarczy ci do obsłużenia danego sprzętu. Ja myślę, że tutaj bardziej chyba chodzi o marketing niż o przepisywanie specyfikacji. To pole jest tak pod skosem trochę, to pojedziemy obok kombajnu tutaj, o tędy. Chcesz rajder zamienić? Zamienić? No jeszcze zamienić jak chcesz. Bo ja bym też pojeździł trochę, żeby nie robić jednego cały czas tego samego. Jak chcesz, to się może... Gipsa masz ustawionego. Ja i tak z niego nie korzystam. Ty masz tempomat? Nie masz tempomatu, czekaj. Ustawię na 11. Razer jest anty-VC. O. Wiesz co, nawet jakbyś se kupił jakąś 3080, taką zwykłą, nie jakąś tam, wiesz... Ci wystarczyło. Tak, 10 giga tam i nie jakąś tam, wiesz, turbo, super, hiper, mega i tak dalej. To też te standardowe, one mają tam, sięgają 300, pobór tam gdzieś w okolicach 300, nie? Więc... Masz 300 W, nawet niech będzie 350 W, to masz jeszcze 300 zapasów. Niech ci procesor w trakcie grania zeżre, przynajmniej ten mój, ze 120 W, to jest wszystko. Do tego niech pójdzie na obsługę płyty. On nie ma tam 75, nie? On tam 75 ma chyba w specyfikacji, czy 105? 105 ma chyba. 105 ma, no to niech mówię, nawet niech podbije się tam do 120, nie? No i reszta pierdół. No i reszta pierdół z 50 W, obsługa płyty, obsługa peryferiów takich jak dyski twarde i USB. Kamerka, no ale nie masz kamerki, no. 350 to masz 550 W, to jeszcze masz 100 W zapasu, to już wszystko z górką jest liczone. No. Zawsze tak podają, bo lepiej mieć więcej niż za mało. Tak, bo przynajmniej w tych starych zasilaczach, bo w tych nowych to trochę lepiej to wygląda, w tych certyfikatach Gold, Silver, znaczy Gold, tak? Bronze, Gold i tam jest, co tam jest jeszcze? Platinum, no, tak? Gold, Platinum, no i Titanium jeszcze później tam wyżej. No to w tych od Golda w górę, no to już tak w miarę to jest zrobione, bo w brązach i w tych bez certyfikatów to najlepiej właśnie jak jest komputer pobór. Siemanko, Jorguś. Zużycie energii, zapotrzebowanie się mieści w widełkach między tam 20-80% nominalnej wartości mocy zasilacza. No. Tak, to tak jak u mnie, w sensie mam zapas. Cześć dziadek, siemaneczko. Ale... My tu dzisiaj kisimy u Jorgusia, dziadziuś. Od Golda w górę, no to już masz... Dziadek też dostał informację, mówił, że może wpadnie koło 9 po 9. Od Golda w górę już to lepiej wygląda, nie? Tak, wiadomo, bardziej tu. No, że ta sprawność już jest obliczona na większy ten zakres. Sorry. Jorgoś, bez takich, tak? Nie, proszę mnie nie pukać. Nie, no, tylko kable od zasilacza robią trochę czerwone. No nie robią się czerwone. Nie robią się czerwone. Ostatnio właśnie z Reddingtonem tutaj gadaliśmy, to była dyskusja na temat zasilaczy i okablowania. I miały się robić czerwone, to nie wiem. No, znaczy, ja tam obliczałem, czemu ten jeden się tam do was przypierdzielił i tak jedzie za wami? No bo on się próbuje tutaj wbić między mnie a Razera, ale ja mam za wąski w ryjku jest.
żeby się tutaj wpasować. Bo ja puściłem autodrive'a znowu, wiesz. Tak. Ale stanęło na tym, że ja tam obliczyłem, że jest minimalny wymagany 2,5 mm², a nie przemyślałem tego, że są trzy linie zasilające w każdej wiązce, że tam są trzy przewody milimetrowe, więc w sumie i tak jest jeszcze zapas, bo tam jest wtedy łącznie 3 mm². No ale to mówię, tak jak mi gadał ten znajomy, że te kable są robione uniwersalne i tak powiedzmy do tych zasilaczy do 1500 nawet on obstawia, że do 1500 normalnie nie opłaci im się zmieniać jakby taśmy produkcyjnej. Znaczy 1500 to już może być mało, 3 mm². To już może to być mało. To masz chyba 1200 tak w miarę normalnie, nie? 1000-1200. Ile to pobiera amper? Przy, nie wiem, tam jest 12 V? Tak. Ile to pobiera amper? No 12 V, żeby mieć 500 amperów, no to musisz puścić tam 60 V, nie? Znaczy 500 W, no 480 W przez 12 sobie podziel. No masz 40 amperów. Masz 40 amper potrzeba? My z dziadkiem się ugadamy na strzelanie, na pewno. Zawsze marzyłem, żeby mnie dziadek zabrał na strzelnicę. 40 amperów. No na zasilaczu, weź sobie obudowę zdejmij i zobacz. Jak masz 50-watowy zasilacz, to tam masz po 50 ileś tam amperów na linię 12 V, potem jest ileś amperów na linię 3,3 V. Ci powiem, że jestem zdziwiony, że aż tyle amper tam potrzeba, bo... No, to się tylko tak wydaje, ale to naprawdę ampera jest konkretnie. Wiesz co, ja tutaj te radia, co mam, no to tam przy 100 watach, to one biorą tak, no powiedzmy, to tych między 20-25 amper, zależy jak tam, wiesz, jak głośno powiesz do mikrofonu, nie? No tak, no, ale ja masz... Ja tam takie kable, no czwórki, to takie minimum stosuję, nie? Mhm. No, dla bezpieczeństwa. No i powiem ci, że fabrycznie też są takie czwórki stosowane. Ja też się nauczyłem stosować grubsze przewody o większych przekrojach niż... Jorguś, będziesz musiał Kazika chyba przestawić, bo on nie będzie chciał jeździć. Albo może się wykręci? Kurde, musisz mi musisz mi podpowiedzieć, gdzie tu pojechać. No 37 pole. Kazika, to mówisz o czym? Nie, bo myślałem, że on się nie wykręci, a on się jednak wykręci sam. Bo jak coś to... Nie wiem, czy ty tutaj odbierasz, czy ty gdzieś jesteś... ciałem tutaj, ale duchem gdzie indziej? Jestem wszędzie. O sklepu, no. Mhm. O gospodarstwo. Ale co wy tam kombinujecie, czekaj. Ja jestem w kukurydzy. Ale Call of Duty World War 2 jest w promocji. Ale nie, dziadek. Ty jesteś w ciągniku, czy ty jesteś w... W ciągniku jestem. Kupiłem Vanguarda, nie będę szalał w tym miesiącu z pieniędzmi. Poczekamy do jesieni, jak wyjdzie ta nowe Call of Duty, to wtedy możemy się tam pokusić i od razu z tego nowego koda se popykać. 3090 Ti ma wymagane chyba 850 W zasilacz. Dobra. Tak mi się wydaje, że 850 W ma zasilacz wymagany, ale tak naprawdę... Bo 3080 chce 750, 3080 Ti też chce 750, jak coś. No, 3090 Ti jest tam niewiele bardziej prądożerny od tej podstawowej 90. Ale ogólnie tak. Gdzieś tam 850 albo 950 W będzie wymagać. 850 mi się wydaje. Najwięcej co żre w kompie, no to jest ten. To jest karta graficzna, nie? No jeżeli masz mocną kartę, to tak. No bo na przykład tą 1060, co ja miałem, to ona sama w sobie mniej niż procesor wciągała, bo ona miała 90 W bodajże. Aha. No a teraz tak jak czytałem, to te serii 4000 mam gdzieś tam w okolicach 400 do 500 W, nie? W tym przedziale, więc... Dobra, muszę zerknąć, gdzie ja jestem, czy za daleko nie pojechałem. Nie, dobrze, jadę. Jeszcze jedno. Na drugim moście. Na drugim moście w prawo. Dalej, tak. I potem możesz ciąć przez skróty, przez pole, od razu w prawo. Dobra. I wjedziesz prosto na silos. Pojadę w tą stronę, a nie wiem czy dobrze. Muszę zerknąć, czy na pewno dobrze skręcił. Tak. Dobrze. I teraz w prawo.
Dobrze, Cyber. Dobrze, dobrze, dobrze. Siemaczko, Krzysztof. Kojarzę grę The Hunter of the Call of the Wild. Czy polecałbym kupić? Ciężko mi powiedzieć, bo nie grałem osobiście, więc no tutaj niestety nie jestem w stanie się wypowiedzieć. Widziałem, że dużo ludzi sobie chwali i fajnie im się gra, więc wydaje mi się, że jest spoko. Ty widziałeś, co ci pisałem na Discordzie? Żebyś mi podrzucił linka do Warzone? Do Warzone? To musisz sobie w Google ściągnąć Battle.neta. Aplikację i założyć konto na Battle.necie. Od Blizzarda? Tak. To nie jest na Empiku? Nie, nie, Battle.net od Blizzarda jest. To oni mają, tak, to jest ich autorskie. O, obecnie na razie jeszcze od Blizzarda było wydawane, ale to już jest Microsoftu. No, teraz... No jeszcze nie tak oficjalnie, ale ma być. No nie, no już były potwierdzone, że sprzedane, nie? Tak, ale jeszcze raczej umowy nie mają podpisane. Tak, ale przejęcie będzie oficjalne dopiero za jakiś czas. To jest tak. Na jesieni ma być, przed premierą nowego koda chyba. Tak, tak, tak. To jest tak samo jak ze wszystkimi różnymi... Kurwa, zgubiłem się. Ty na Valeronie się zgubiłeś? Jak się nazywają? Fuzje, o. To jest tak z różnymi fuzjami, nie? Przez jakiś czas one funkcjonują tak jakby wspólnie, dopiero po jakimś czasie umowy wchodzą w życie, tak. Że coś oficjalnie... Gdzie jestem? Cześć, Krzysztof, tu mi daj. O Jezusku, tak się patrz w czaty. Nic nie widziałeś? Co? Słychać też nie było. Ojeniu, ale widać było. Tu jestem. Miało nie być widać. Ależ ty chłopie pobłądził. Ja pierdolę. Jak ja to zrobiłem? Ty balerola masz obcykanego i nie możesz trafić na gospo. Ale też gram na Elm Creeku przecież, nie? To jest baleron, Karol, nie pij. To jest Baleron, no tak! Czemu ja cały czas myślę, że to jest Elm Creek? Nie, ja już wczoraj mówiłem, jak na koniec live'a już zasypiałem, że jestem jakoś dziwnie przemęczony przez ostatnie dni, serio. Wczoraj ta głowa mnie bolała, a dzisiaj też mnie boli głowa. Ale to wiesz co, ja też tak mam, że taki przemęczony chodzę. Niby nie robię tak dużo więcej niż zwykle. Mam tam niby dodatkowe obowiązki, no bo wiadomo, jak gwiazda jest, no że tak powiem, nieczynna, no to muszę za nią dużo rzeczy robić albo jej pomagać, więc no, to jest związane z tym, że mam mniej odpoczynku, ale jakoś tak nie robię przesadnie dużo więcej, a się wyczuję taki wymęczony. No nie, no to ja mam... Ja do roboty idę i po prostu się cieszę, że mogę odpocząć. Ja już 3 tygodnie jestem sam w robocie. Więc wszystko jest na mojej głowie. Więc nie wiem, czy to gdzieś się to nie objawia. No ale go przymuliło. Trochę za dużo na głowie mam. Gdzie te uny są? Szkoda, że pracownik nie jeździ tak jak na początku zaczął jeździć z Cybar w polu. Bo widzę, że sobie dużo lepiej radzi. Dookoła? Pracownik sobie dużo lepiej radzi, czy Cyber? Nie, no to weź nie, ten. Autodrive, wiesz. Dobra, no to weź tego. Nie, po prostu widzę, że po prostu on ma problem z zawracaniem ten autodrive. No to niech Razer jeździ dookoła i już. Ale nie, no to tam, ja tutaj pilnuję go, nie? Może ja do Karola pójdę, podbieram. Ale Karol nie odbiera. U mnie robi ten. Janusz z Afriko. To. A Jorguś płaci. Jorguś płaci. Znasz naprawdę jakiegoś menela spod sklepu, mówię, chodź, będziesz jeździł Sila z kombajnem. I dobra, ciciuniu. To jest. Nie no, mówię, zabrałem gościa spod sklepu, mówi, dobra, księciuniu, daj 2 złote, i mówię, i będę robił. Dobra. Aleśmy się spieli. Czemu się wpieprzył temu? On jeszcze nie był pełny. No bo on się zatrzymał. I przeskoczyło na mnie. Dobra, to ja go puszczę, niech on sobie... No bo tam... Niech się dopełni. Jorguś, ale ty ogólnie ogarniasz, gdzie masz wszystkie swoje maszyny, czy
jak sobie jechałem, to wiesz, te, które stoją na polach, to ty je po prostu znajdziesz później, w późniejszym etapie rozgrywki. Nie, no ja wiem, co mam na gospodarce, wiesz, sorry, ale... Ja tu mam 650 godzin przegrane na tej mapie, to wiem, co gdzie ja mam. Ja pierdzielę. Ja nie piję, właśnie, może to jest pro, muszę się najebać. Nie, no ja tu mam tak jak mówię. Karol, jak będziesz chciał takiego reseta konkretnego, to dzwoń do mnie. I gramy w ETS-a, tak? Umówimy się gdzieś. Bez A. grania. Nie, granie online to jest słabe. Na pato. Ale kto mówi, że na live? A nie, no to musi być na live. Jak już grać, to na live. Nie, na razie nie planuję resetów. Nie ma takiej potrzeby. To tylko ty będziesz chciał się śmiać. W czwartek mam wolne, to sobie postaram się trochę odpocząć. Chociaż i tak niby wolne, ale do południa będę zajęty, więc... Mik. Aleśmy się pięknie minęli. No. Ty dopiero wracasz tą przyczepą? No trochę pobłądziłem, tak? Kurwa. Aż ze śmiechu połknąłem gumę. O, już nie wystrasz się teraz. To dobrze, że nie wpadło w gumkę, w dziurkę od śpiewania, bo to dopiero by było. Kurwa, jego mać. Sorry, przepraszam, ale poszło nie w tą dziurkę, co trzeba. Znaczy się poszło w dobrą dziurkę na szczęście, ale żeby gumę połknąć. Fajnie. Zapraszam, wyrzuciła w DLC-ie. Jeszcze raz radził. I tak bardziej po naszemu. A, czy kiedy sobie samo DL tak na spokojnie, jeśli... Nie będę na razie powtarzał Dying Lighta. Bo tak, Dying Lighta mamy ogarniętego jedyneczkę, całą kampanię, którą sobie tutaj opykaliśmy. Znaczy, nie mamy. Wszystkich pobocznych. The Following nie ograliśmy. Tego DLC-ka dużego. The Following nie graliśmy. Nie, albo my graliśmy ten... Graliśmy ten tryb średniowieczny z mieczami. Tak. The Followinga nie graliśmy. No pracownik to. Pojechał, Karol? Pojechał, napełnił się. Jedźmy. Wow. No tak, w sumie do Followinga nie zrobiliśmy, ale kampanię główną przeszliśmy do samego końca, więc na razie nie będę planował wracać. Jeżeli będę grał w Dying Lighta, to właśnie w dwójeczkę planuję kupić w tym czasie. Będzie jakaś promocyjka pewnie koło czerwca, jak będą te DLC będą wydawać, nie? No, ja myślę, na że jakimś tak G2, to... czy gdzieś wyłapiesz tam pewnie za jakieś 150 zł, 100. A kto się będzie pisał na wywóz około 7, około 10 milionów kiszonki? No, ja mogę i dzisiaj nawet. Pogadamy się. Ja mogę i dzisiaj. No bo teraz jest koło 7, jak jeden silos napełnimy, to będzie już koło 7-10. Jak zatrudnisz ze 4 mausy, to możemy jeździć. Ja myślę, że tutaj bez skrzynki, bez paru skrzynek czegoś to się nie obejdzie. Ja raczej w święta nie planuję zbyt wiele czasu spędzić przy kompie, aczkolwiek nie wykluczam, że takowy czas będzie spędzany. Ale raczej wolałbym w święta się troszeczkę wychillować. No ja w święta na pewno będę poza domem, będziemy u teściowy, będę u rodziców najprawdopodobniej, więc raczej wątpię. Jeżeli już to bardzo późnym popołudniem, jak już żona się wykopytnie, a ja na przykład będę cierpiał na bezsenność, to coś. Albo na niedopicie, kurwa. Nie mam z kim tak naprawdę, bo żona nie, bo jesteśmy mobilni, sam do lustra słabo. No to weź sobie tą Yennefer na kolana. Powiem ci, że ona tak, ona ma smykałkę do tego. Zabrakło,
Zablokujesz pracownika za chwilę, jak tak będziesz jechał blisko. Ja nie. Ja nie? Coś ty. Dębica. Ja ostatnio... Ile tam ostatnio masz cyber? Piwa do kufelka nalałem, sobie tak trzymam niziutko, a piesek mordkę, pyki. Serio? No, browarek. Bo to wiesz, pszenica, słód jęczmienny. Tak. To wszystko ciągnie. Alkohol sam w sobie też. 87 mam. Jedyny minus tych przyczep, Jorguś, którą ja mam tutaj, to słabo się z nich wysypuje i tak w silosie, bo one nie sypią tak, wiesz, do góry, tylko bardzo nisko, nie? Wiem. No ale coś za coś, no. Za to się dobrze z nimi cofię. Tak, bo tak. Bo Kimba był u mnie i z tą przyczepą białą, co tam widziałeś, no to mówi, ja pierdzielę, a cofać z tym nie umiem. Ja mi się na kierownicę dobrze cofię. Ale tu jeszcze właśnie opowiadałem i nie wiem, czy skończyłem, bo opowiadałem przy tych przyczepach, które były, że tak powiem, do ciężarówek i podpięte miałem doli z dwoma osiami, tak? Dobra, ja mam 99. To ciągnik tak tańcował, że po prostu głowa boli, że wiesz, nie dało się w ogóle jeździć. Jechałeś już 40 na godzinę, to po prostu driftował, no nie? No i kupiłem jakieś tam pojedyncze doli. A czym to się bierze te? Co? Zamyka się, jak to się zamyka, kurde. Nie wiem, no ja zamykam dziesiątką u mnie, a nie. Czy można zagrać? To musiałbyś z Jorgusiem gadać, wiesz? Nie można zagrać. No przecież on napisał, że nie można zagrać. Ale czemu nie można zagrać? Czemu? No nie wiem, no nie można zagrać, czemu napisał. Stwierdził, że nie można. Co się dzieje? Ej, czemu to nie leci? Halo? Leci to? Nie wiem. Ja nie widzę, żeby leciało. Jesteś mój rolnik. Ja też nie. Young farmer! Hello! A się coś spieprzyło, ty. No jedź, dobra, no jedź, chuj, dobra. No to co, ale co, jak się nie przybywa, nie widzę na przyczepie, no to... Przyło się coś, już sypanie. Gdzie? Tam jest twoja przyczepa. Tam jest twoja parafia. Ja się coś A wyłącz ten kombajn. Już, dobra. Dobra, wyłączyłem. No NTT to zawsze ciężko ogarnąć. No i co? A się coś spierdoliło. Nie przebywam w ogóle na przyczepie. Ja coś się spieprzyło, bo się wszedł na fiszkę. Siostra kliknęła. Pozdrów siostrę. Nie, czekaj. Nie jedź. No. To nie wysypiesz przecież tej kiszonki już. Czekaj. Ej, a w rzeczywistości to jak to jest z tym wysypywaniem z tej rury? To też jakiś, nie wiem, pracownik, czy tam jest, nie wiem, jakoś... To jest rozwiązane na zasadzie czujników jakichś, na przykład na przyczepie, że, nie wiem... Komputer odpowiada, tak jak... Nie, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć, no bo... W sumie nie, ciężko tak tą rurą... Kierujesz. Aha. Jest osobny joystick od rury, rozumiem, tak? Tak. I siedzisz bokiem, tak, że widzisz i w jedną stronę, wiesz, jak się skręcisz, to widzisz, jak jedziesz i do tyłu, i na bok, nie? Chyba się coś panowie popierdoliło. Nie, wszystko jest w porządku. Zobacz. Ale tutaj kombajn się spieprzył. No wiesz, no, miał prawo, wezwijcie serwis. Trochę już pracuje, no, nie? Jorguś go tak tukł dzisiaj od południa, od rana. Olej się hydraulicznie zagrzał. No, że się pozacierał cały. Albo noże się już, wiesz, zajechały. Resetujemy go? Ale zresetować, czego nie w sumie. Czekaj, ja go jeszcze naprawię, poczekaj. Bo naprawdę. Jorguś, jak ty byś wyciął 7 milionów kiszonki, też by ci już nie chciał robić. To samo. No to podjesz przecież. No czekaj, żeż. Uja, dalej to samo. Dobra, zaraz zacznij do sklepu, przyjedź. I co? Albo sprzedaj i kup nowy może. Oj, to się może naprawić. Kuźwa, co jest grane? Tylko jedną rzecz zrobić.
Albo może pracownika zatrudni, może on coś naprawi. Też masz rację. Ale co wam się stało? No nie sypię. O, sypię. O, już sypię. Czekaj, a ja teraz próbuję. O, i działa. To mówię. To widzisz, coś się popierdzieli. Dobra, skakujesz? Używano. Coś kliknąłeś i... Skakujesz? Spróbuj ty. No tak, to nie działa, no to... No działa, naprawdę. Się te paczaki. Coś mu odpierdoliło. Teraz mówiłem właśnie. A tak to byś zdarza się. Tak, poczekaj, ja to muszę tam wysypać z jednego tego od jednego gościa. Jedź. Ja tu puszczę tego autodrive'a. Dobra, a ja lecę wysypać, bo tam prawdopodobnie on dojechał na kichę. Tylko nie wiem, ktoś tu wysypuje z niego? O jest kurde. Nie. A gdzie ten jeden dojechał z tą dużą przyczepą? Ja pierdykam, co się dzieje? Co się stanęło? Karolku? Wiesz co? Tak. Jak włącz... A gdzie jest ten ciągnik z tą białą przyczepą? Ja nie wiem, ja żadnego innego nie brałem. Gdzie on zaginął w akcji? No to ty tutaj odbierasz. Dlatego się pytałem, czy ty wiesz, gdzie masz wszystkie maszyny. Zapewniałeś mnie, że wiesz. Ale no tak, słyszeliście, zapewniał, że wie, gdzie ma maszyny, tak? Mówił. Ja wiem, tylko że on się... On się napełnił i pojechał się wysypać i nie wiem, gdzie on zaginął w akcji. No tak, on pojechał nie na tą kichę, co trzeba. Kicha, panie, 3. Alright. That's right. Ja mu kazałem się wysypać, a on się cofnął do samej tej... Do samej ściany silosa przykleił i jak glonojad. I to oderwania nie było. Też mi się tak robi, także nie docofywać do końca silosu. No. Normalnie działa jak przyciąganie czarnej dziury. Nie wyrwiesz się z tego już. A jakżeś się odkleił? Łapką. A, łapką. Młody rolnik, cyganie ukradli. Czołgi potrafią popierdzielić, to tutaj taki sprzęt. Wszystkie powinni zajebać. Bez wyjątku. Ale nie drążmy tematu. Ufanie w tą stronę. Cofiesz z przyczepą, a nie z dwukołówką, panie Jarek. Za mocno. Jareczku, ty się nie denerwuj. Nie denerwuj. Ja lubię cofać z przyczepami. A dobra, dzięki, przejrzę sobie, zobaczę, co tam jest. Kicha na taką skalę, to możesz sobie pomarzyć tylko. No, kradli jak wozy bojowe. O, chyba za daleko pojechałem. Kurde, nie z tej strony. No kipruj, że przecież już ci dałem kiprowaki wcześniej. NTC, to... Nie wiem, nie pozostaje nic innego jak współczuć ci, jeżeli to prawda, także... No, ja już mówiłem. Nie, to on wczoraj pisał z nami, chyba... nie, serio? Prywatnie pisałem. Ja pierdziele. To ten na krosie to coś tam. Tak. Wyrazy współczucia. On tam miał mieć operację, ale... jakoś tam żeber czy coś tam miał mieć jakąś tak. Tak, ale okazało się, że w głowie coś miał. A. Wiesz, jak żyłka jakaś pękła pierdole. I się zbierało, to... Czy wiesz co, Radek, odpowiednie czy nieodpowiednie, czasami... Ludzie potrzebują się gdzieś wygadać. No, czasami trzeba zrozumieć. Najmniej, że tym bardziej, że tutaj chłopak pisał u was na tych, nie? Że tutaj był, bo on tutaj pisał ponoć z wami, no nie? No. No, mówię, czasami jest tak, że internet jest miejscem, gdzie niektórzy potrafią sobie uciec i tam właśnie mogą się wygadać. Niekoniecznie to jest odpowiednie miejsce na różnego rodzaju właśnie wygadywanie się, ale jeżeli nie ma możliwości i... No ciężko. Czasami w różnych sytuacjach życiowych są ludzie. Czasami trzeba po prostu iść gdzieś i
i wygadać się. No jeżeli uważa, że jesteśmy odpowiednimi osobami na to, żeby nas o tym poinformować i nam się chce wygadać, ja nie widzę z tym żadnego problemu. Ja też nie. Dokładnie. Naprawdę bardzo ci współczuję, nie? Ja już też kiedyś mówiłem o czymś takim, na przykład, że jeżeli są osoby, które też muszą tutaj rozładować na przykład sobie jakąś agresję i ja wolę na przykład, żeby ktoś tutaj mnie sflugał na czacie, ja najwyżej mu strzelę bana albo go zablokuję i tyle, ale jak on sobie w ten sposób ulży i na przykład nie będzie robił krzywdy rodzinie, to nie widzę żadnego problemu. Pewnie, no jak chcesz, możesz się wygadać. My cię wysłuchamy. Osobiście wolę, żeby ktoś tutaj robił właśnie tego typu rzeczy, bo no tak naprawdę nie robi krzywdy, nie? A, czyli to jest ten, no dobra. No może być tak z 10 sekund, bo ja mam to opóźnienie takie, powiedzmy... Ja mam 20. Małe. Nie jest to najmniejsze, tylko jest małe. Masakra. Pisał, że tam taką operację, coś na żebrak, że coś, a tu kurde, pisze takie rzeczy. No bo wiesz, no taka operacja to przy takim młodym, silnym organizmie to nie powinno się nic takiego poważnego stać. Ale czasami właśnie rzeczy, które wydają się niegroźne. Błahe, te. Dobra. Bo to jest ten problem, że w dzisiejszych czasach jest problem wśród młodzieży taki, i to jest potwierdzone, że nie potrafi młodzież normalnie rozmawiać, wygadać się wśród swoich rówieśników. No to jest związane z tym, że głównie młodzież siedzi przed komputerem i rozmawia przez mikrofony. No. To jest chyba największa bolączka. Znaczy, ja nie wiem, czy to jest bolączka, po prostu trzeba zaakceptować. To jest rozwój. I tyle. Dokładnie. No, ale jeżeli powiesz komuś swoją tajemnicę, on to zaraz będzie rozpowiadać, to chuj z takiego gadania. No, to taki to jest, wiesz... On ci będzie gadać, że nie powie i tak dalej, a tutaj zaraz będzie wiedzieć większość znajomych. Ale nie. To jest tak samo działa jak i tutaj normalnie w życiu też. Ale jak rozmawiasz z jakąś plotuchą i mówisz. Wiesz co, mam tajemnicę, tylko nikomu nie mów. Dobra. No to jest proszenie się po prostu. Jedź. Tak, to jest proszenie się o to, żeby komuś powiedzieć, nie? Dokładnie. Jakby nie użył tego jednego zdania, to może by się nie wylało szambo, a że użyje to zdanie, to. Wtedy tak, ta druga osoba ma taką, wiesz... Wierci cię w bani, nie? Powiem temu albo tamtemu, nikomu nie powie, nie? Tak. Wiesz co, ja słyszałem, wiesz co, mówił, żeby nikomu nie mówić, to ty też nikomu nie mów. Kurwa, chuj. Już idzie. Entity, wiesz, ja nie wiem, jeżeli no twój brat z tego powodu odszedł, to nie wiem, czy ja na twoim miejscu wsiadłbym na Crossa. Kiedyś miejscem spotkał był model, trzepak, boisko, a teraz internet. Dokładnie. To się zgadza. Tak jest, kiedyś. Kiedyś się o wszystkim się gadało na boisku, nie? Bo my tam tutaj Razer z Cyber, my tutaj wiesz, tam nie będziemy mówić do gówniarza Karola, ale to wiesz, my też byśmy mogli się na trzepaku spotkać, a nie na internecie, nie? No kurde, my nie, też no, wiesz, spotkaliśmy na trzypakach. Ja do 20 roku życia to też w większości czasu to spotykam się normalnie ze znajomymi. No później jak już wiesz, skończyła się szkoła średnia, zaczęła się robota, wracasz z roboty, nie chciało się za bardzo wyłazić. To już powoli szliśmy w online. Jaki New Holland? Jero Siemaneczko, witam cię bardzo serdecznie, dobry wieczór. Jak tu szybko przybywa w tym silosie, ej. U ciebie to piwo? To ja tyle, Jorguś, sypię.
Ja muszę do żony napisać. Dobra, dobra. Gdzie mam telefon? Cyber do żony. Weź skrzynkę. Cyber, napisz, żeby wzięła dwie, dobra? Niech weźmie dwa. Dobra. Litr wódki i dwa frumenty, dwie orężady. Nie, wódki nie, ale piwo ja sobie lubię. Ja to ja nie, jak już to wolałbym jakiegoś drina, nie? Niż browara. Polać ci? Nie, ja lubię piwo, po prostu lubię smak piwa. Jorgu, chciałbym zaznaczyć, że prowadzę ci. Jak tak możesz? Ja często piję bezalkoholowe ogólnie piwo. Czy piwo, no to... Pojechać. Chyba jak zwietrzeje. Po prostu lubię smak piwa. Najbardziej do piwa podobny jest żywiec bezalkoholowy. Aż ustawioną sprężynę centrującą na 20, jak tylko wsiadam do pojazdu, to ją wyłącza i mam luźną kierownicę. Ale jaka to jest kierownica? To jest Logitech. Co? Jedna skrzynka Poland nam wystarczy. Karol mówi, żeby wziąć dwie, ale dwie to będzie za dużo na dzisiaj. G923? Kurczę, wiesz co, jak dziadek będzie, on ma G29, to pewnie ustawienia będą bardzo zbliżone do siebie. To musiałbyś z dziadkiem gadać. G923, Karol. Ale to ustawienie będzie to samo. Ustawienie jest to samo. Nie, bo ja mam G27 i jest całkiem inny program do tych kierownic. Aha. Chyba, że to jest ten sam. Ten 290... Dzikaba ma tutaj, więc... I ten G29 chyba mają to samo oprogramowanie. Ile masz, Jorguś, procent? Czego? W przyczepie. Do 27 było inne oprogramowanie. A to kto tu jeździ? Już mają uniwersalne chyba. A to Autodrive sam odbiera od tego? Odbiór z kombajnu. No, daje radę, co nie? No. Bo w 19 nie działał. Tu działa. Dobra, ja ostatni przejazd i kończę. G-Huba masz? No nie wiem, ja mam Sajteka i Sajtek nie... G-Hub nie obsługuje Sajteka, w ogóle nie ma oprogramowania, softu żadnego do Sajteka. Nie. Całkiem co innego. No w przypadku Sajteka to wiadomo. Karolku, tam jest Autodrive włączony i Autodrive odbiera Sino na kiszonki, także daje radę. No dobra. A jak on to wysypuje? Normalnie wysypuje? Daje radę? Nie wysypuje. Aha. Ja mam tak zrobione, że... Dojeżdża mi tylko do silosu i muszę ręcznie sam jechać. Nie umiem tego ustawić, żeby jeszcze mi wysypał. Nie wiem, jak to zrobić. Wysypałby ci, ale z tą przyczepą ci nie cofnie. Będzie miał problem. No i tak może... jak mówiłem, on mógłby ci wysypywać. No. Wszystko spoko. Tylko musiałbyś to ugniatać, nie? Bo on by ci wysypywał w jednym ustalonym miejscu, no i to musiałbyś tam jeździć cały czas i tak z pychem i to, wiesz, wyrównywać, nie? Ale wiesz co, bo ja tutaj wczoraj cały dzień i dzisiaj pół dnia przegrałem sam i wiesz, oni puściłem pracownika w siloso kombajna, a Autodrive mi odbierał chodnik i dojeżdżały mi do miejsca wyładunku, a ja sobie tylko, wiesz, wysypywałem z tych czterech ciągników i po prostu ugniatałem, no nie? I to już mi ułatwia robotę, wiesz? No bo na tym hektarze, na tych hektarach, co tutaj jest, no to na tych polach, no to wiesz. No nie, wiem. No to bym się tutaj zarąbał, nie? Muszę pilnować, bo niekiedy jak nawracają, to się albo pracownik zawiesi w kombajnie, albo one, znaczy Autodrive, czyli one. No, że się zablokują się, nie? Zablokują się albo coś, także trzeba pilnować, mieć oko na to wszystko. No, ale ogólnie wiesz, no jakby nie to, to przy tych hektarach, co tutaj są, że tak powiem, no to... Wiesz, to sam jakbym to miał wszystko robić, to bym tutaj pewno z tydzień kosił samą kiszonkę, bo lepiej, no nie? No, na pewno. Co tam u mnie? Nie, w miarę dobrze, wszystko w porządeczku, dziękuję, że pytasz. I tak już od niedzieli jadę kiszonkę, bo z Timbą zacząłem kiszonkę chyba w niedzielę.
No i tak zeszło, nie? Dobra, już wróciłem. O, teraz widzisz, pięknie sobie sam podjeżdża. Szkoda, że ma takie opóźnienie, ale ogólnie... Dobra. Ja jadę. Daję radę. Jadę się wysypać i kończę na dziś. Na pewno? Znaczy nie, mam 85%, ale już nie będę czekał. Wysypię i... Dobra. Już tam pod ciebie rajzę podjeżdżam. Nie, nie piłem dzisiaj nic. Zostawię tam koło silosa ten zestaw. To jak chcesz, to tam ustaw sobie autodrive'a. No to ja tam ustawię autodrive'a i... No. Dobrze, spoko. Poland mówi, że jak u niego w niedzielę popalili, patrzy, popili, to i płot rozwalili. Czyli na bogato było, no. Tachety leciały. A warka zero to mówisz o tych warkach, tych pseudokompotach. Mocna dykta była. No, do jutra jak coś. Jutro postaram się może wcześniej już faktycznie odpalić, bo no dzisiaj no ten rower mnie zaskoczył. A co się stało z rowerem? Nie byłem na niego przygotowany. Znaczy zaczęło mi się zacinać jedna szczęka hamulca i jak wiesz, odpuszczałem hamulec, to z jednej strony mi cały czas tarło po obręczy, na hamulcu ciągnąłem. Nie wiem, że później ma się nogi jak Hulk, no nie, jak się parę kilometrów zrobi, ale trzeba klocki często wymieniać. Na hamulcu jakbyś jechał, to no... Nice! No to od razu kupiłem dwa na przód, na tył, bo one już miały prawie 15 lat, więc miały prawo się tam uszkodzić. No jak je rozebrałem, się okazało, że tam takie tulejki teflonowe, na których one pracują, na których jest owinięta sprężyna i to wszystko pracuje. Z jednej strony już było tak starte, że hamulec pracował już na tym kołku, na którym się osadza hamulec. Mm-hmm. I na tym się zaczynało zacinać, nie? Rozumiem, że to nie masz jakiegoś tam taniego roweru, tak? Tani mam rower. Tani mam rower, bo to... Ani za 5 tysięcy. Nie, zwykłe fabryki. Tak, to jest za 600 zł. Nie są hamulce zaciskowe jakieś tam czy coś. Aha, normalne, zwykłe fabryki. Okej. Okay. No, ja mam rower, który ma już ponad 20 lat. To nie jest nowe. Ale ty masz dziwną strukturę z Cyberpatcha teraz, jak kiprujesz, nie? Jak wysypujesz. No. Ale masz tam dziwną strukturę, bo ja widzę tam takie paski szaro-brązowe. No ja też mam takie szaro-brązowe paski. No. To dziwne. A ja tam robiłem normalnie, wiesz, malowanie to na szaro, nie? Aha. A to może być tak, że to się na przykład źle doczytuje. Coś musi być. No. To jest to samo, co na przykład... Ty będziesz coś robił i twój sprzęt będzie coś zostawił na polu, a ty, ja tego nie będę widział na przykład, nie? No właśnie, to jest słabe. Dobra, ja wysiadam, możesz sobie uruchomić tutaj. Dobra, to tam za chwilę tutaj... Autodrive'a. Dobra, to go zgaszę, żeby ci paliwa nie zżarło. Ja tam za chwilę wskoczę tylko tutaj Razerowi, żeby odbierał ten autodrive, to ten. Jedzie? No ja tak do 22 posiedzę jakoś, nie? Także spokojnie. Damy radę. Nie, jutro odpalę FS-a, to na pewno. Bo jutro muszę uruchomić Elm Creeka i dokończymy też właśnie to, co robimy tutaj obecnie. Gdzieś ty tu jest. Może Reddington dołączy. Ja dziękuję bardzo. A no ja też dziękuję. O, ja dziękuję ci bardzo za zaproszenie. Za pomoc, dzięki. A to, ja też dziękuję, też będę się kłaniał jak Chińczycy teraz, tylko jeszcze żeby ręce składać. No. Się kłaniać. Kłaniam się nisko po same kule. No. Ewentualnie jak będziesz miał to wywożenie, no to też tam się jakoś postaram dzięki podłączyć. Dzięki za pomoc, bo trochę tego jest, także dziękuję. No jedno pole tam jakoś tak powiedzmy, pół pola zrobione. Jutro na pewno FS odpalę, tylko nie wiem, czy to będzie Erlengra czy Elm Creek. Zależy od tego, od Marcina i zależy od Piotra, ewentualnie od Reddingtona, bo oni tam zaczynali robić, ewentualnie od was chłopaki, jak będziecie chcieli pobrać modyfikacje. Ja tam wyłączyłem wszystkie DLC-ki, więc na razie... Ja jutro nie wiem, czy będę odpalał live'a, chyba jutro nie odpalę jak coś. No, ja
Ja myślę, że od godziny 18. Od godziny 18. Dzisiaj chciałem od 18, no ale tak jak mówię, wyskoczył mi serwis roweru i prawie 2 godziny przy tym zmarudziłem. Potem jakaś tam kolacja, inne rzeczy do ogarnięcia. Wiesz, to najwyżej wiesz, ja jutro do siebie wpadnę. Modyfikacje są podpięte u mnie na Discordzie, ale dobra, to ci wyślę. Nie, to dobra, może tam znajdę. Coś zmieniałeś cyber w modach, czy masz te wszystkie stare? Nie pamiętam. Mhm. Nie pamiętam, kiedy ty ze mną grałeś. Na pewno coś zmieniałem, bo aktualizowałem. To za 2 tygodnie. 2 tygodnie? Mhm. Tam na tej takiej, za 2-3 tygodnie, coś takiego, bo tam sam na tym, na tej takiej mapce... To modyfikowałem od tamtego czasu, bo pamiętam, dobra. Graliśmy, a potem ja mówiłem, że będę robił porządek i będę robił aktualizację modyfikacji. I na pewno było zrobione, jest nowa paczka. Młody rolnik, siemano. No, do odpalenia. Na 100% jest nowa paczka do pobrania. Okej. Ale ja już radio uruchomiłem, tam wszyscy mogą pisać. No bo ja nie wiem o czym teraz, chyba że coś innego masz jeszcze tutaj o Szakulu. Z nim do załatwienia. No, do następnego, Lucius. Zapraszam was. Ja to w czwartek się odpalę takiego dłuższego może live'a, ale pozostałych... niekoniecznie z farminga w czwartek. Pozostałych odsyłam. What the fuck? Link w opisie. Nie z Vanguarda. Co to było? Bo... Uciekłem. Vanguard? Jeszcze raz. Czy Vanguard fajny? No. Mi się podoba. Fajnie, takie wiesz, krótkie, dynamiczne meczyki. Z feelingiem. Z pingiem? Z feelingiem. Wyczucie broni. Jest dobrze, mi się wydaje. Tak bym powiedział. Chociaż przy tak dużej dynamice tej rozgrywki ciężko jest wyczuć ten feeling. Nie ma czasu na to. Trzeba strzelać. No jak chodzi o z Battlefielda Call of Duty, no to Call of Duty lepiej się strzela. Nie ma tego odrzutu bronu takiego. No to już rozumiem. To już rozumiem. Dobre. Jeżeli chodzi o to. Także łatwiej ci będzie broń się przystosować. Ja miałem jeszcze coś chyba pokazać. No nie rzuca tak bronią. Nie rzuca w Halszu. Wiesz co, Cyber, na początek sobie Warzona pobierz, nie? Jakbyś wiesz, coś tam chciał pograć. Ale niż... Warzone nie ma takich fajnych trybów, w sensie to jest kasowy się. Nie, Warzone jest o wiele gorszy, to fakt, no naprawdę. Może mam aktualizację. O, Vanguard z optymalizacją też ma, pozostawia wiele do życzenia. Szczególnie w tych, wiesz, momentach loadingowych, tych takich cutscenkach, nie? Tam to jest totalny rozpierdziel. Tam masz 30 FPS, bo to wiadomo. Ale nie, to ogólnie jakoś tak się tnie. Nie wiem, ja gram w tego, miałem tego Kodwara, wydaje mam Kodwara. Tam nie narzekam na wydajność. Pokażę wam co narobiłem na Gradzie. Tylko nie gram tam z retrycynkiem, bo to jest multiplayer, to tam retrycynk jest niepotrzebny. No tak, to no. No nie ma czasu podziwiać. Nie ma czasu na podziwianie, a poza tym obniżenie jakości obrazu daje ci dodatkowy, wiesz, skraca ci czas renderowania klatki, więc automatycznie masz... Zawsze w takich grach, ty będziesz pierwszy. Zawsze w takich grach trzeba od razu wchodzić w ustawienia i robić jakość roślinności na minimum. Tak. A resztę ustawień jak już potrzebujesz jakichś tam wizualnych wrażeń, to na średnie to tak jest. Ostrość, jedynie co najlepiej zachować, to ostrość obiektów w oddali. To warto. Wyłączyć to rozmycie obrazu w ruchu. W trakcie ruchu, no. No to na zero, jakość roślinności na zero, no, jakość gruntu na zero. No. Jak jest trawa, to też na minimum. Tak. Bo czasami jest jakość roślinności osobno i trawa osobno. Łatwiej wroga dostrzec, który się gdzieś tam czai. Sra w krzakach. Na przykład.
Jeszcze jedna sprawa. Drodzy widzowie, łapki w górę, nie zapominajmy. Łapcie w górę. Chyba się Silos Combine powoli psuje. Czemu? Okej. No wolnie jeździ. O. Jest z górki, a jedzie 8. O, jest lepiej. A to czekajcie, o, tutaj mam, tutaj mam... Go. Podejdź do niego, zatrzym go, podejdź do niego, naciśnij N i... Tutaj mam kiszoneczkę. I ta kiszonka jest... Ale skocz do niego, zacznij go, bo trzeba dopełnić ten... O, tutaj, z tej łączki. Dosypię przyczepę tylko, spokojnie. O, dobra. Z tej białej łączki. Tutaj ona już nie jest łączka, ale to była łączka. I z tej łączki właśnie mam tę... Bo całą kiszoneczkę. A tutaj mam zakupione, tutaj były takie trzy pola. O, widać je na minimapce. 25, 24, 23 i to sobie wszystko połączyłem w jedno większe pole. A to po co żeś przywiózł? Na koniec akurat wbiłeś. No i tutaj mamy tą łąkę dużą, na której zawsze robię trawę. Ja nie mam tutaj w ogóle slotu na to chyba. Nie ty, ale ten kombajn tu się rzepaczy. Tu się pszeniczy. Chyba zgubiłem się! Tu się rzepaczy. Nie mam, czekaj. Dobra, ja uciekam. Czekaj, co mnie stukasz? Hej, do tyłu, nazad. Hej, trzymaj się. No stój, czego się ruszasz? No przecież pobierałem. Aha, dobra, bo ja muszę podmywać jeszcze. Nie jest tak bardzo popsuty. Naprawiłeś? No, naprawiłem. Czekaj, bo jeszcze muszę header naprawić. Było aż tak bardzo popsute. Dobra, Jorguś, idziesz na kichę. Iron, siemaneczko. No co, jedzie to? Puściłeś go? Tak. A ten drugi pojechał, wysypałeś go, czy nie? Tak, już tutaj wracam. Dobra. Aż ty pojechał? Ty masz pełno? Tak. Gdzie jest tamten łoś? Super ktoś? Tamten już... Na hopie... Ciśnij. Synek! Wiesz, on musi zajechać na miejsce, zastanowić się, że go ten kombajn wzywa. Woła. A pierdziele. No ale wiesz, nie ma co marudzić, bo ważne, że to działa, nie? Nie no, działa. Trochę... Dobra panowie, ja uciekam. Trzymajcie się. Trzymaj się, dobranoc. Dzięki serdecznie. Nie ma sprawy. Wiesz Jorguś, ważne, że to w ogóle działa, nie? Bo w 19 autodrive nie odbierał silos kombajnu, z tego co pamiętam. Tak jak ja ci mówię, ale ja nie wiem, czy autodrive ten starszy, bo teraz mam tego 2005. Mhm. I mi się wydaje, że ten poprzedni 2.04 nie odbierał. 1.0 też nie odbierał. No widzisz, możliwe. Ja tak przez przypadek sobie klikłem, mówię, ty patrzę, odbiera. Mówię, no jak ja się cieszę przy tych ilości kiszące. No to spoko jest, nie? Bo tak to wiesz. Bo w 19 to najlepiej było do tego wykorzystywać cosplaya na przykład, nie? No albo standardowego pracownika w Silos Combine i sam jeździłeś dookoła, nie? Pamiętam, że w 19 wiesz jak wykorzystywałem? Robiłem na takiej zasadzie. Jakoś chyba w 19 to robiłem, tylko że mi nie wysypywały do takich tych silosów, tylko takich wiesz, silosów ala zbożowych i tam było wiesz, w tych silosach zbożowych się odbywało kiszenie. Takie normalne stojące silosy na kiszonkę były. I on wiesz, wtedy podjeżdżał normalnie na trigger i wysypywał wiesz, do tego triggera i tam było 600 tysięcy chyba litrów pojemności w jednym takim silosie. Ten symbol jedzie.
Kina rzecz przyniosła, co będziemy jeść? Co będziemy jeść? Teraz to... Karol, co wiesz? Co ty mówiłeś? Nie, Kuna tutaj jakiś widzę boczek taki przyniosła i... Coś tutaj... Dogada ci. Na święta jakieś, nie, na święta coś tutaj kombinuje. Ja, na święta, nie tykaj. Tak, zostaw, bo to na święta, a później będzie jedz, bo zostanie, trzeba mnie wyrzucić. Nie, nie, to ja już jej powiedziałem, że ona ma nic nie robić, bo córki są w Polsce, będziemy tylko w czwórkę w domu, także... No i co z tym boczkiem? Może wykryję go na dwa dni i go upieknę. No i kto go zje? A co do koszyka wsadzę? Ale nie wiem, czy ty chcesz wsadzić do koszyka. Jorgusia! Będzie siedział jak baranek. I go sobie ządra. Nie no, Jorguś baranu tyle nadrukował, że więcej nie potrzeba, nie? Także... To chcesz pogadać z chłopakami? Aha. Ty dziś, Kuna. Ty dziś, Kuna. Wstydliwa. Wczoraj to często mnie to słyszeli. Mówi, że już za dużo, że się ją słyszeli, tak czy siak. No, próbowała szeptać, a i tak ją było wyraźnie słychać. Tak? No. Było słychać, no. Pozdrów, pozdrów, kobite. Już poszła. Cię pozdrowię! Piekarnia Pawełek Wołomin 2007. Ale nie wiem, o co chodzi. Pipa. Gdzie nasz dziadziuś jest? Kurde, co się z nim stało? On był, przywitał się, ale tyle go było, tyle go widzieli, wiesz? No. Nie wiem, muszę zobaczyć mój dziennik kalorii na dzisiaj. Ale wiesz, jaka to jest najlepsza dieta, Karol? Brotowa. Nie. MZ. Czyli? Nie znasz tej diety? Nie, nie znam. Mniej żreć. To nie, to się tak nie przekłada niestety. Uniwersalna jest. Do wszystkiego. Myślę, że się przekłada, wiesz. Myślałem, że chodzi ci o brotową, że wiesz, gdzie się obrócę, tam coś zażre, nie? Ja akurat tutaj uważam, że to MZ to się sprawdza i to, a zwłaszcza na wieczór, wiesz? No, ja akurat wolę zostawić sobie więcej żarcia na wieczór niż z rana, bo jak z rana zjem za dużo, to później wieczorem głodny jestem. Co z tym naszym kurde dziadkiem? Mówił, że będzie koło 9:00. Może mu się chodzik rozkręcił. To jest możliwe, wiesz. Pole skończone. Skończone tamto, no to jest następne. No to chyba 12, co nie? Ostatnie zostało. 12, 11, 10. No to 12. On jedzie za tobą? No jedzie właśnie, no. Tylko czekaj, ja muszę wskoczyć. Muszę pozmieniać i u ciebie. Chociaż on jedzie, widzę, za tobą jeszcze. No, oni tu pracują, no dobra. Wejdź w autodrive'a i zmień na pole, tak jak ty mówisz, 12. Bo ja nie wiem, czy on będzie... Będzie Karol jeździł za nim teraz, jak ma inne pole? Ty, autodrive już się napełni? Co tak szybko?
to się naprawdę nie. Kurde, ty tak? No, pełny jest. Jak on to zrobił? Szybko. On był na pewno do końca wysypany? Wcześniej jak przyjechałem, to wiesz, no czekaj, jest 5 minut, mówię, tak, czy poczekam na luzie, a ten kurwa mnie zaskoczył. Cyber, za czym się? Boże, cyber, to musimy pozmieniać te, za czym się, bo musimy pozmieniać pola, bo jak ja teraz będę puszczał pracownika, pole 12 musimy pozmieniać, wejdź w ustawienia, ty wiesz jak się tam wchodzi? No nie, jak to się wchodzi w te... Czekaj, bo on tutaj coś mi teraz głupieje. Wow. Alt 0 i zmienię komu na pole 12. A gdzie to jest zaraz? Na liście ci się powinno pokazać. Autodrive. No jest autodrive ustawiony użytkownika. I tam masz u góry tą listę będziesz miał. A i zmień na ten na. Chuja co, nie mam właśnie. Nie, on musi mieć odpalone to małe okienko, przecież kurwa, co ty gadasz? Lewy alt i 0 na numpadzie. No. Lewy alt. No alt jest, num 0. No, ale to... Ale mam to odpalone. Ale i jak to tutaj? No i teraz myszką, środkowy klawisz myszy. I wybierasz tam jest, jedno to jest silos kicha, a drugie to jest pole, które, no i wybierasz pole, na które pole powinien jeździć. Pole 12. I wybierz 12 pole, bo chyba musi być tyle. To samo. I klikasz ten, wiesz, guzik od włączenia. Lewy dolny róg. Bo on jeździ. A, w silos kombajnie trzeba, tak? Aha, dobra. I co, i tyle? Tyle. I tyle. Ustaw pole 12, żeby było. No to nie 12. I tyle? Dobra, no tyle. To czekaj, bo teraz trzeba ciągnik podstawię pod ciebie. No to dobra, no bo... Czekaj, bo ten łoś coś tutaj robi... To co? Czekaj, dobra. Jedź. Już. Sypie? No bo kurwa nie sypie? A patrz, znowu się sypie, zbierało. Nie sypie! Puść pracownika, dobra. O, działa. Trochę sypie, trochę nie sypie. Raz sypie, raz nie sypie. A potem może daleko jedzieć i tam się zapadnie. Może, czekaj. Ja byś może bliżej jechał, czekaj, bo właśnie. Czekaj, dobra. Działa, dobra. No bo on zawsze tam sypie tą przyczepę, to jest tak głupio ustawione. Od tyłu, no. Te przyczepy gdzieś sypie od tyłu, nie wiem czemu, tak dziwnie. No tak mam ustawione, tak chyto. Ale teraz już jest autodrive ustawiona. Aha, ten ma 80, to czekaj, ja go puszczę, żeby on się jechał wysypać. Kicha 3. Jedź, łosiu 1. Nie może dotrzeć, jak zawsze. Czemu masz taki mały ten interfejs od tego ustawiony? Od... A to nie, to ja mam większy u siebie. Ja mam większą u siebie, to musisz mieć u siebie coś nie tak. Ja mam dużo większą u siebie. Dużo większy pani karp u siebie, wiesz? No ale na przykład pod moje pole nie masz zrobionego... Tamten pracownik, który tu przyjeżdża, przyjeżdża pod które pole? Pod pole 4. I no, siloso kombajnie też jest ustawione pole 4. Daje radę. Czemu on teraz nie chce do mnie tutaj się wysypać troszeczkę?
Zaraz tam ustawimy Jorgusiowi, żeby wysypywał pracownik na ten... do silosu. Tak sprytny to ty nie jesteś, ty. A tamten chyba już dojechał, wysypałeś go czy nie? Tak, tak, już to puściłem, już tam jedzie do ciebie. Dobra. I ja tutaj muszę się zająć Razerem, bo ja nie wiem w końcu gdzie on jest. I nie wiem gdzie mi jedzie. Ja ci powiem, że kawałek pola to ci pokosiłem tak. Kurde. Z jedną piątą. Ale przepraszam, czy ja coś narzekam? Pracuję tutaj w pocie czoła. No jest pięknie, żeśmy teraz kurde w ciągu tam, nie wiem, od godziny 18 skosili prawie, nie wiem, czekaj, za chwilę wejdę na silos, wjadę na silos. 2 218 000 kiszonki chyba. Ja pierdzielę. Także... Ładnie, ładnie. Że 2 200 000 tutaj, żeby za ten od 18 skosili na pewno. Także piękna sprawa. No, jeszcze zostało prawie no 1 100 000, 1 200 000 i będzie silos pełny. Tak, 3... No, 3,5 miliona, nie, 3,300 chyba, maksymalnie chyba upchałem, czy coś takiego. Do jednego? No. 3,300, czy 3,400, jakoś tak. I to jest ten do Razera, czyli on jest na polu... Ty jesteś teraz na polu... Ty masz tam pole 12 ustawione, nie? Tak, tak. 12, kicha 12, pole 12, dobra. Dobra, ja muszę siku, także zaraz wracam. Dobrze. A z tymi przyczepami byłby problem, żeby ustawić w sumie chyba to wysypywanie automatyczne, bo one nie wysypują na taką wielką kupę. Jakby wysypywały na kupę, to byłoby spoko. A tak to one wysypią tam trochę. A później stoją i nie chcą wysypywać, a on... Chociaż można by go było spróbować, czy on wykryje silos. Czy będzie wysypywał na terenie silosu. Zaraz zobaczymy. Zaskoczył mnie, że odbiera w ogóle silos kombajnu, więc może jest mądrzejszy niż myślę. Będziemy eksperymentować u Jorgusia na farmie. Jak wróci z kibla, to zobaczy niespodziankę. Ile kropek ma kropek? Ej! Niedobrze jest, dobra. Czy opłacać kupić FS22? Wiesz co, no myślę, że wydaje mi się, że się opłaci kupić. Bardziej, że teraz już... Teraz już staniał, no. No i co, na internet? No, działa. Od soboty nie było problemu. No i co?
A to był ten u ciebie ten technik? Nie, nie. Technik czy był? No, na chacie. Nie, nie pogo. Tu Jorguś ma kicha 4. Ja muszę fadromkę odstawić. Jorguś na mnie nakrzyczy? Myślicie, że nakrzyczy? Jak zrobimy? Jestem. Cześć. Nie ma. Dziadka nie ma? Nie ma dziadka. Za pół godzinki, za 20 minut. Nie, nie idź z nim. Linka pozdrowienia z północy. Jarłuś się mówi siema i mówi, że pozdrawia cię z północy. Za nie mówiła dzioła. Majka tam lub. A co ty zrobię? Co? To co ja zrobię? Nie, jedną. Starsz. A gdzie kupiłeś? Co kupiłem? To coś kupił. Pewno, że się 19 opłaca. Jorguś na kanapie śpi, czy co? Nie, Jorgusia nie było na chwilę. Ale już jestem. Już wróciłem. Razerku, jak tam ci idzie? No, ten nie mogę. Jak tam te pracowniki odbierają, bo nie wiem w końcu? No, nie wyjeżdżę, ale tam nie mogę coś odebrać, w sensie wiesz. No widzę, że ten się dzwoniłem, zawiesi. Ale nie odbiera. Ale czekaj, bo ten ma 100%, a nie jedzie oddać. Nie może, bo co? Może dotrzeć do tego, ale z jakiej kurwa paki? Czekaj. A gdzie kupiłem? Ja gdzie kupiłem? Farminga? Ja kupiłem na Steamie od razu. No. Chociaż nie wiem, no w sumie mogłem kupić go gdzieś na Enebie z dychę czy dwie dychy taniej. Ja go kupiłem przedpremierowo, pamiętam. Ja kupiłem na Steamie. Jorguś testuje, czy pracownik będzie wysypywał do silosu. Jak coś, ja wszystkie kropki pousuwam. Zrobiłeś te kropki, no dobra. Jak ktoś mu tak zrobił, to co innego. Dobra, to trzeba będzie przywieźć. Dobra, pierdzie. Się kończy. Co ci się kończy, ci się ten dodatek? No to dziadostwo przekończy to. Gdzie to jest? To nie to. Czekaj, już lecę do tego ciągnika. Gdzie to dziadostwo? Stój, nie wysypuj. Czy Jorguś, patrz. No patrzę, nic nie widzę. Już wiem, jak to będzie. Opowiadaj. Patrz, on normalnie w silosie będzie ci wysypywał. No widzę, co robi. Tylko trochę musiałbyś do tyłu dać bardziej, nie? No, musiałbym przesunąć punkt silos do tyłu. Widzę. Ja już to naprawię, spokojnie. Ale przesuń pierwsze kropkę, a potem podgarnij. Ale czemu widzisz, to się? Nie wysypał.
Czemu się na te widły kicha nie nabiera, ty? Ty weź je, rozłóż. Ojciec. Rozłóż je. Rozłóż je. No rozkładam. No nie rozłożyłeś je jeszcze. No który się je rozkłada? No nie wiem, u mnie się rozkłada dziś piątko. Nie wiem jak u ciebie. No ja też piątkę wciskam i się nie rozkładają. Może musisz węże podpiąć. Aaa, to jest coś, jest możliwość taka. Praktycznie. Stój. Możesz? Nie, musisz bliżej podjechać. No to stój. Ty, ta łycha ma, to jak ona jest rozłożona, to na pewno jest 30 tysięcy litrów. No teraz, no. 8 tysięcy. No i co, przestało? Udało ci, czy nie? No idzie. Lepiej teraz? Nabiera? No i co? Aha. Masz 100%? Nie mam właśnie 100%. Dobra, mam tam prawie 90. No dobra, do pełni teraz. Dobra. Idzie? O, jest to. Ten autodrive odpierdziela, jedziesz już, chłopie. A jedzie, dobra. Widzę, przyjechał. I czy tamtego się uda zapełnić, że tutaj następnego będziemy zapełniać? Na pewno. Będzie aż tylko tyle? Czyż kurde, u mnie jest jeszcze tyle na polu, że to jest masakra. No bo to pole tam to jest duże. No tak, z tą przyczepą, którą ty tam masz, tą dużą, to on akurat nie wykona tego manewru, bo nie złoży się, nie wycofa. No wiem, dlatego ja sobie to, wiesz, robiłem sam, no nie? Nie umie cofać z przyczepami, tylko z dwukołówką. No. A tamto też już wysypałeś, tak? Wykipruję, bo tamta będzie do wykiprowania. Dobra, to daj, ja już pojadę tym na pole. Zawiesił się. Ale do tyłu jedzie. Zawiesiłeś się? No, gdzieś nie chcę puścić, wiesz? O, puścił. Puścił mnie. Podniosłem do góry. No idę tam jeszcze tylko naprawię w tym silosie. Dawaj, jeszcze troszkę malutki, no. Tam do tego rogu jeszcze mi docofaj. No, dajesz. Aż skurczy, by mnie docofie. Poprawimy mu. Nie no, się kurde przerzuciłem. Dobry. O, poszło pięknie.
robić w Synodzie. Sam się teraz kuźwa zawiesiłem. Drive daje fajnie sobie radę, to tam wiesz, już jest duże ułatwienie, jak się samemu robi takie duże gosponie. No pewnie. Tak, już tutaj wiesz, dosyć fajnie odbiera spod kombajnu, spod tego wszystkiego. Tam Razer idzie. Ktoś tam ci czapą mórz? Jeszcze jeździ. No jeszcze jeździ. Ma 64%. Ale widzę, że jak się jeździ w koło, to on nie głupieje ten autodrive. No co to jest? Ja jeszcze jeździ. Może teraz nie złapie mi wstecznego. O kurde, na dziadka liczyłem, że dzisiaj dołączy, że przyjdzie. Ale chyba zobaczył, chyba ten... do roboty to olał sprawę. Cały wsteczny. No to musisz zrobić dwukierunkową, nie? Nie, muszę usunąć cały wsteczny, wiesz? To co zrobiłem. I po prostu utworzyć punkt dalej w silosie, bo ja zapomniałem, że on łapie punkt, gdzie będzie miał wysypywać. To on łapie w miejscu, gdzie dojedzie przyczepa, jak na wstecznym jest, wiesz? Kurwa. Co kosztuje? Przyjechał teraz. O tej przyczepie, no nie? Że sobie nie poradzi z cofaniem. Mhm. No niestety, z tą przyczepą to sobie mało kto radzi. No, 100%. Wiesz, on w wąskim silosie to by to wysypywał ładnie, nie? Jakby miał przejazdowy. Tak. Tylko że czy by też przejechał. No, takie... dobre pytanie. No właśnie, bo wiesz, jakbyś mu zrobił większą górkę, to już bym mógł mieć problemy, nie? No. I tutaj też może mieć problemy, bo jak już nasypie, wiesz, się trochę z ilosu, to trzeba byłoby ten punkt przesuwać, nie? Dlatego no. Ja wolałem to zrobić w taki sposób, znaczy no nigdy nie próbowałem, żeby po prostu gdzieś mi pracownik wysypywał, tak, chociaż tam zaznaczyłem, żeby on kiprował. Ale wiesz, zawsze ty sobie wcofiesz tam, gdzie widzisz, że brakuje, nie, też to jest takie... No. A tak chcę tylko sprawdzić, wiesz? Wiem. O co chodzi? Zabawa zabawą, zawsze można pousuwać dane punkty o nie. No. Czy to też nie jest problem? Co zrobił?
Masz tam następnego Razer, czy nie? Nie mam, już tutaj się koliduje, nie może on przejechać. Aha, czekaj, dobra, to ja to już tutaj ogarnę. Ten jest pełny, tam ten już i tam, dobra, idź do tego, ty już to. A co tu jest kurwa narobione z tymi punktami? Co tutaj się odpierdoliło? Ale nie, co tutaj jest narobione z tymi punktami? Ktoś coś mi tutaj chyba naklikał. Ale gdzie? To ja tylko tutaj klikam. Nie, coś tutaj przy tym polu mi się nie podoba, wiesz? Ich punkty są tutaj dziwne. Za dużo punktów i głupi się pewnie. W tą stronę. Czekam, jest wyjazd. I tu. Nie, ja sobie tutaj muszę to poprawić, wiesz? Ja zobaczę, czy ten drugi wysypie, bo teraz jedzie i jak on to wysypie. To masz pole 12 ustawione, no nie? No, w tym... W tym, w którym siedzę, tak, no. Ale nie. Razer, kombajn. 12. Mhm. Ale co, nie chciał, czy co? No ty z nim masz 5 minut może. Siemaneczko, panie Shadow, witam. Mateusz, ty bardzo dziękuję za subskrypcję kanału, mordo. Żółwiczek do ciebie, wielkie dzięki. Jurgusia na farmie pełna automatyzacja, jak widzicie. A czemu nie masz tych kropek ustawionych nad drogą, nad pojazdami? Czemu? No nie wiem, no na przykład mi jest wygodniej nad pojazdami, bo wtedy wiesz, jak coś tam poprawiam, gdzieś tam wiesz, łączę, rozdzielam, to widzę wszystko, nie muszę pojazdem odjeżdżać, wiesz, kropki odkrywać, nie? No może i masz rację, ale jakoś nie mogę się do tego przyzwyczaić. Mhm. No i problem jest na mostach, no nie? Że te kropki znikają. No, a te przy glebie też znikają, nie? No tak, ale nie wiem, czy te nad kabiną też znikają, jak są ustawione? One, wiesz co, kwestia jaka jest tam, wiesz, no niestety znikają, tak, no. I na tych mostach trzeba uważać, tak? Mhm. Ogólnie nad jakimiś takimi, wiesz, rzeczami, gdzie masz jak pod spodem, że łapie ci też spód. Zobaczmy, jak on to wysypie. Bo z tego, co widziałem na początku, to on, wiesz co, wysypał na taki poziom, do którego mógł wysypać i ruszał powoli do przodu, nie? To mówię, no w przejazdowym silosie dałoby radę to zrobić, ale w takim właśnie dużym silosie to już ewentualnie trzeba by było przesuwać kropkę. No, dokładnie. Bądź nie docofa do kropki i pewno nie włączy wysypu, nie? No. Ja pierdziele, się rusza jak... Triple F, bardzo dziękuję, siemaneczko, mordo, żółwiczek do ciebie. Otwiro się. Otwarło się. Na live się jeszcze nie otwarło. No i widzisz, wysypie? Ładnie, cofie, teraz się otwiera, cofie do tyłu. Cofie. No, kurwa, trochę by mu to zajęło. To fakt.
Może jakby była inna przyczepa. Tak, jakby taką górkę mogła nasypać. A to też jest ta kwestia, o której mówię, że... musiałoby być to też rozwiązane trochę na takiej zasadzie, że... ktoś musiałby ugniatać cały czas, nie? Szykować po prostu pod niego. No ale wiesz, za to możesz, nie wiem, 3 silos kombajny sobie ustawiasz na polu, tak? I ty tylko zajmujesz się ugniataniem. Powiem wam tak, czy ja wiem, czy on tak długo to robi? To jest 100 tysięcy litrów, 115. No. Powiem ci, że nie jest tak źle, daję radę. Tylko, że następną już chyba nie w cofie, bo... No, ciekawi mnie, czy następną w cofie. Czy dojedzie tylko do tego, co jest nasypane, czy po prostu cofnie tam i będzie sypał na górę, nie? Nie no, ładnie wysypał, ładnie. Bo nie wiem, co on teraz tworzy, bo zgubił się chyba, wiesz? Nie w tą kropkę pojechał. O, nie wiem, co on robi. Znowu cofa tam. Bo nie wiem, co ty mu dałeś. No, bo teraz chce jechać na pole numer 12, ale on musi złapać tą kropkę wyjazdową. Mhm. A ja wiem, co on robi. On ubija. Ja jeszcze se ubiję przed odjazdem. I teraz pojedzie na pole numer 12. Może mu źle połączyłeś. Po prostu jak odjeżdżał, to odjechał za daleko od tego punktu startowego po punktach do cofania, nie? A, widzę. Teraz łapię tą kropkę na rogu. Musiałbyś bardziej tą kropkę przenieść, trzeba byłoby tą kropkę bardziej przenieść do przodu, żeby on jak wykipruje, to wiesz... No ładnie wykiprował, nie ma co narzekać. Mówię, no w przejazdowym silosie, gdzie ktoś się cały czas zajmuje ugniataniem, ja tam wskoczę w fadromę na chwilę i ja to ugniotę tam. Bo tamtego pracownika i tak jednego puści, tego gościa, co tam odbierał tego mojego silos kombajnu, to i tak go tam zostawiłem. Masz teraz na kolejny poradnik te... Materiał. Materiał temat. Wobec mnie z live'a i ma odcinek. Już poradnik. Nie, zostaw właśnie, nie zbieraj. Nie ruszać tego? No właśnie, zobaczymy, co zrobi. Ja bym to zostawił. No dobra. Ciekawy jestem, wiesz, czy w cofie przyczepą na to i wiesz, i... Bo ty mogłeś jeszcze tą kropkę przenieść bardziej do tyłu jako taką, nie? No ja mogłem, ale już... Ja bym to zostawił teraz i zobaczymy, co zrobi, no nie? Wiesz, o co mi chodzi. Torguś ma tyle tych pojazdów, że ciężko znaleźć odpowiedni. Przecież przez mapę sobie przechodzi przez Escape'a. No tak. Gdzie jest czwórka? A, tu jest... on sypie jeszcze na razie do tego wielkiego. Jakbyś miał tyle hektarów, też byś miał tyle maszyn. A, zobacz. Ustawione są dwa ciągniki do silos kombajnu. I ten drugi, on sobie stoi na poboczu i czeka, aż tamten odjedzie, nie? Dokładnie. Ale jak ten jeden zgubi, czasem jest tak się zdarza, że... To tamten zgubi, podjedzie, no. Tamten podjedzie. Chociaż teraz już wyłączyłem, bo jeszcze jak jesteś w kombajnie, tam masz... Wezwij drugiego pracownika. Ja to wyłączyłem, bo za wcześnie on wzywał tego pracownika. Mhm. Bo tam, jak wejdziesz w kombajn, w jakikolwiek kombajn, to jak tam masz możliwość wezwać drugiego pracownika i ja to wyłączyłem, bo miałem to na chwilę włączone, ale wtedy on za wcześnie wzywał tego pracownika. 100% już pojechał. A drugi już do ciebie dojeżdża. Czekaj, ja go tam przyspieszę trochę, już jestem w nim, także... Kto pojechał? Jakiś od was odjechał, tak? Nie, tutaj do Razera już cisnę. Ktoś od was odjechał? Tak, ktoś odjechał, nie? No, ktoś odjeżdża ten. Dobra, to ja go tu zmieniam na ten silos tamten, żeby wjechał. Silos Kicha 4,5, jakby co, tak go nazwałem. No,
to go tam przełapuj, zobaczymy jak on tam wikipruje, nie? No, już jedziemy. Z ciekawości, tylko zobaczymy, ja tutaj już Razerowi puszczam autodrive'a, niech sobie jedzie za nim ładnie, bo to dosyć fajnie tutaj widzę, że ten autodrive sobie daje, bardzo fajnie sobie widzę, daje radę, jeżeli... No jedź, Łosiu. A widzisz, ten coś nie chce tutaj. Dobra, jedź, on tam musi się... O, teraz poszedł, dobra. Już go przestawiłeś? Tego swojego? Tak. Ten fajny Adam, wygląd. Cześć, siemaneczko. Ciekawa paczka silosów wyszła, szkoda, że małych, ale jest ciekawy dodatek na krawędzi. Na krawędzie silosu nakiszone stawiasz jakby próg. Aha, czyli taki jakby elementy z puzli stawiasz. Poza silos, o, to ciekawe. Git przyczepa, dzięki. To Jorgusia przyczepi. To gdzieś tak przez przypadek, bo szukałem doli do przyczep i przez przypadek ściągnąłem te, bo to są jakieś krampy niby przyczepy. Pojemność też jest zacna, no nie? Bo ma 115? No, to jest dużo. A jest przesadzona, wiesz, pojemność do wielkości przyczepy, także... One jakby tak miały z 60... No, nawet 80 bym im dał maksymalnie, nie? Bo to jednak, wiesz co, możesz mieć trochę zaburzone postrzeganie lekko ze względu na to, że ciągnik jest taki jebitnie duży. Tak, mam green screena. Duże, one nie są duże te przyczepy. Naprawdę. Nie są duże. Ja mam green screena od Elgato, tego na takiej rolce. Składany. Ale osobiście powiem szczerze, że z perspektywy czasu raczej bym go nie kupił już. Grałbym bez green screena, prawdopodobnie. Muszę jedno zrobić. Zrobić sobie save'a. Ewentualnie pomalowałbym ścianę za sobą na zielono. A nie masz tego oprogramowania w ten MIDI? Broadcasta nie mam, bo na serii 2000 nie jest dostępny. No ale masz tam jakieś tam wyciszanie coś, jakieś jakby no, szum. No można, nie? No można. Ten MIDI masz tam, aha. Czekaj, bo ten coś tutaj odpierdziela. Spoko, nie ma problemu. Dobra, Jorgusz, bo dojeżdża. No widzę, ja cię obserwuję. To jest wiekopomna chwila. Ta mać. Z tym autodrive'em to dosłownie jest, kiedy... Raz chyta, raz nie chyta. Pierdyknij sobie za sobą jakiś fajny plakat, albo nie wiem, jakąś półeczkę sobie zrób, jak nie masz ściany za sobą. Żebyś, wiesz, gówna nie miał tam, nie? Bo tak trochę nieładnie, ale jakoś sobie może to inaczej zorganizować, a nie potrzebujesz green screena. A co ten green screen, co... nie wiem, ile on... 6 stówek chyba kosztował? A nie da się w pańcie wypełnić jednym kolorem i wkleić? Aby to ani nic nie zrobić? No ale to musiałbyś siedzieć bez ruchu, nie? Wiesz co chodzi, no bo co chcesz wyciąć i wkleić? Tło moje? Nie. To mnie i tak to musisz jakoś nałożyć, nie da się tak zrobić. No nie da się, to lipa trochę. Wiesz co, Jorguś, no gdyby to był mniejszy silos, to byłoby okej, nie? W sensie, bo tak to wali na kupę taką, na środek. Ale tak ogólnie to naprawdę to, no, bardzo dobrze sobie radzi, nie? Tylko no, kwestia jest taka, że ktoś musiałby tutaj cały czas jeździć i to ugniatać od razu, nie? Wyrównywać. No bo tak powinno być.
dlatego ja miałem puszczone, bo widzisz, no tutaj tych trochę pól było do skoszenia. Miałem puszczone 2 kombajny, 4 ciągniki. I ja tylko odbierałem i wysypywałem. Wiesz, o co mi chodzi? One mi podjeżdżały pod silos. Ja wysypywałem i sobie tam ugniatałem, przesypywałem tam, gdzie mi pasuje, o nie? Wiesz, o co chodzi? No wiem, wiem. I to już jest naprawdę bardzo duże ułatwienie, o nie? No ale wiesz, choćby nawet to zobacz, że 200 tysięcy litrów już ci wysypał, nie? Tutaj. No, no ja się zgodzę z tym, no ja się zgodzę, ja się zgodzę. No ale gdzie jeszcze 3 400? No mówię, wiesz, zasadniczo, gdybyś grał we dwóch, tak? To jesteś w stanie sobie zautomatyzować jakby silos kombajny i przyczepy do nich. I wtedy we dwóch możecie co najwyżej ugniatać w silosie, ujeżdżać tak, żeby one mogły sobie normalnie dojeżdżać, tak? Teraz jak on pojedzie? Ja ci powtórzę jeszcze raz i słuchaj mnie uważnie. Ja sam miałem puszczone 2 kombajny, 4 ciągniki na autodrive'ie i one tylko tyle, co przyjeżdżały pod... Ty wysypywałeś. Ja tylko wysypywałem i ugniatałem. Rozumiesz? Także to powiem szczerze, że przy już tym autodrive'ie, gdzie on obsługuje odbiór z kombajnów, tak, nieważne jakich, czy to z kiszonki, czy ze zwykłego kombajnu. No i będzie ząg. O, będzie ząg. A nie, dobra, ten go przepuścił. Dogadali się. Jednak przepuścił tego po prawej, widzisz? To jednak mądre chłopaki. Zasada prawej łapy. No, dobra, ja będę Jorguś spadał jak coś. Spoko, spoko. Trochę ci tam nabałaganiłem, nie wiem, czy te kropki chcesz sobie zostawiać, czy to pousuwać? Nie, to ja to pousuwam, bo to, wiesz, ja tam uważam za zbędne to wysypywanie, o nie? Dobra. Bo jak chcesz, to jeszcze usunę, jak nabałaganiłem. No to usuń, bo tak jak mówię, no ja sobie to tam... Ja sobie, wiesz, jak sobie sam jeżdżę, to ja sobie sam, wiesz, odbiorę i sam sobie wysypuję do silosu, nie? Mhm. Tutaj jest ta twoja przyczepa, żeby wysypać jak coś. Tylko to, co jest pod kiszonką, tego nie usunę, więc to dopiero później trzeba będzie usunąć, nie? No tak, ale jak się usunie już pomiędzy te kropki, to już tam, wiesz, on nie będzie i tak jeździł do tego. No. A poza tym i tak, jak się nie puści go w ten, w te rejony... O, udało mi się usunąć jakimś cudem. Trafiłem w kropkę. No. Nie no, przetestowane jest, że się da, tak? I to jest najważniejsze, no. Tylko na przejazdowym silosie. No, mogłoby tak być, że to było dużo lepiej by działało, nie? To muszę posunąć. Ja też chyba dzisiaj odpuszczę, też chyba nie będę siedział długo, bo... Ileż można? Wczoraj też do drugiej, znaczy dzisiaj do drugiej. Dobra, posprzątałem po sobie jak coś. Dziękuję bardzo. Potestowałeś, pobawiłeś się. Pobawiłem się, tak, tak. Dobra. Dzięki wielkie za wspólną zabawę. Ja również dziękuję za pomoc. Było mi bardzo miło, że odwiedziłeś moją farmę. Dobrze, dzięki, dzięki. Autodrive ma opcję cofania przyczep? No pewnie, że ma opcję cofania przyczep. No było widać, że cofa. Jak jedziesz do tyłu, to zaznacza, że cofa, więc między innymi na kanale mam odcinek z parkowania maszyn, przypisywania miejsc parkingowych. Tam też masz pokazane, że można cofać. No i też właśnie w taki sposób można sobie na przykład zaprojektować, żeby wam gdzieś tam wysypywał, nie? Jak macie jakieś cholernie ciężkie miejsce, gdzie ma problem wjechać, to można sobie go tak ustawić. Żeby tam dupką. A jakieś nowe modyfikacje? Bo dzisiaj nie sprawdzałem. O, Dunalka jakaś mapa, John Deere, Torpedo RX-170, brzmi trochę jak karta graficzna. Massey Fergusony, Lizard, tutaj widzę, Lizard Liquid Tanker, JCB, to jakaś Chopera, tu szklarnia. Greenhouse with pallets.
Powiedz mi, bo ty teraz dodałeś. Tylko co ty dodałeś mi? Dodałeś mi jakiś punkt rozładunkowy, tak? Ale już go usunąłem. A i chyba w dwóch ciągnikach musiałbyś zmienić. Znowu na ten Silos 3, czy tam czy coś takiego. To ja już tam pozmieniam to, wiesz, tylko właśnie się pytam, czy usunąłeś ten punkt, wiesz... Tak, to on jest usunięty. Rozładunkowy punkt, nie? O to ci chodzi. To jest usunięte. Nie sklep, tylko kicha. Dobra. Dzięki panowie, do następnego, trzymajcie się, na razie, elo. Dzięki serdeczne za pomoc. Spoko. No, pozdrawiam, hej. U mnie też będzie kicha niedługo. Hej, hej. Damy radę, nie ma problemu. Na razie. No, hej. Jak sobie patrzę, kto ze znajomych w co gra dzisiaj. Parę osób gra w jakiegoś wota. Parę osób gra w farminga. Parę WTS-a widzę, że ma odpalonego na Discordzie. Coś tam grywają, grają. Dobranoc, moi drodzy, słodkich snów, do zobaczenia już wkrótce, pozdrawiam, hej, hej.